Witam Was, z tej strony Dawid Sikła. No wiem, że dawno mnie nie było. Witam Was na moim kanale, z powrotem jestem, z powrotem, nie? Prawie tydzień czasu mnie nie było, nie? Na kanale. No, powiem Wam, że po prostu jestem w takim trochę dołku, czyli po prostu mam brak pomysłów na moje materiały, ale no, pokażę Wam kolejną grę Java. Po prostu, bo nic innego mi nie przychodzi do głowy. Mamy Nokię, nie? A Nokia to co? Snake, czyli mąż. Takiego czegoś, co wam jeszcze nie pokazałem w serii gry Java na moim kanale. Mam 3 wersje takiej gry na tej 206, na której pokazuję wam te całe gry. Więc uruchomimy sobie je. Chwilę coś tam popykam, nie? I opinię przedstawię na temat swojej wersji, danej wersji. Zobaczymy, co to jest, nie? Bo jeszcze mam jedną wersję, trzecią. Właśnie, bo w sumie mam 3, nie? Ale ta trzecia, ona się nazywa Snake Revolution. Po prostu nie sprawdzałem jej jeszcze. A 3 albo 4, ale no zaraz zobaczymy. Snake 3, Revolution Reloaded, nie? Ale ten 3 nie działa, Snake 3. A jak pobrać w grę, to już wam mówiłem w poprzednich moich filmach na tej serii. Wystarczy skopiować plik na kartę pamięci, albo wysłać coś z dudów i uruchomić go, nie? Ale nie uruchamiaj gry Java, jak jest w pamięci telefonu. Będzie działała, ale jeżeli chodzi o to, chcesz sobie wziąć Nokia i tak poklikać coś tam, kilkanaście gier mieć, to kup sobie kartę SD, bo takie Nokia to zazwyczaj mają mało pamięci, nie? Dobra, pierwszy Snake, ty po prostu Snake, to się nazywa. Zobaczymy, jak to wygląda. Menu i mamy menu. Zobaczę tylko w OBS-ie coś, czy jest audio w porządku, więc dobrze. Mamy menu play, help, score, help to jest po prostu pomoc, czyli po prostu jak będziesz grał, to ci się coś będzie wyświetlało. Title, no przegrałem akurat, bo wyszedłem. Czekajcie, enter, to ok, to zrobić chyba. O, dobra. Ja grę chyba włączyłem. Yes. Exit. Yes. Włączmy to jeszcze raz, bo nie wiem, nie mam problem, jak z tego wyjść. Dobra. Play to jest granie. Help to jest taki tutorial. Score to są twoje wyniki. No ale znowu mi się włączyła gra, także chyba to nie jest pomoc, jako taka sama w sobie, menu, tylko tryby gry. Play to jest po prostu gra, help to jest jakaś tam możliwość, że pomóc temu wężowi, a score to jest jak najlepszy wynik, a exit to jest wyjście z gry. Więc klikamy play i zobaczymy, jak to mi pójdzie, nie? Szkoda kurde, że ten interfejs tej gry jest taki bardzo malutki. Przydałby mi się na cały ekran, żeby był to, nie? Tutaj, żeby to na całą powierzchnię wyświetla to było. To by się grało elegancko. A o co chodzi w Snake'u? Żeby się nie uderzyć w ogon i żeby... Tak? Bo no żeby jeść te jajka, nie? Żeby nie uderzyć się w samego sobie. Bo pamiętajcie, nie da się cofnąć, nie? Nie da się iść do tyłu. I nie da się od razu skręcić. O, tak w dół, nie? No właśnie. Przegrałem i jadę od początku, nie? Znowu. Bo te czarne jajka to są chyba... Nie można tego zjeść, bo to jest takie strujące. W tej grze, nie? W tym... O. Teraz zobaczymy zresztą. No, nie mogę tego nie mogę wyrobić. A, no. Co się stało? Restart. Zawiesiła się aplikacja.
Nie. No chyba tak. Piszcie, co pan myślicie o Snake'u, czy pamiętacie? Jak mieliście Nokia 3310, na pewno mieliście Snake'a, bo to jest... Albo tam jakąś inną. Jeszcze widziałem kiedyś, czy muszę sprawdzić, czy kiedyś, czy po prostu są wersje na Androida Snake'a. Nie sądzę, że nie ma. Ja chyba mam. Mam, może nie mam obecnie, ale kiedyś miałem. O, przyspieszyłem chyba. Ten film będzie dość krótki, bo to jest tylko prezentacja gier. O ja, ty teraz szybszy jestem, wąż. Jeżeli wygodnie wam jest, to możecie sterować coś klawiszami. Nie? Z numerkami, a nie D-padem. Bo ja cię, za każdym razem jak startuję grę, to jest szybszy ten pomysł, nie? No dobra, więcej nie mam nic do powiedzenia na temat tej aplikacji Snake. Dalej mamy Snake Reloaded. Bo ta trójka, mówię wam, że nie, się nie odpala. Nie wiadomo dlaczego. Jak będziecie, jak można, że my, to jeszcze mogę wam opowiedzieć troszkę o Nokii 108, bo jeszcze jej nie... powiedziałem na kanale, nie? Zobaczymy. Bo tego Snake'a to wam tylko tak pokażę i grał nie będę, nie? Bo nie sądzę, że ktoś nie zna Snake'a. Dalej tutaj mamy... Instructions, Play, High Scores, Settings. W ustawieniach gry można sobie włączyć. Co to jest? Ja, ale mały font. Zrobię sobie zdjęcie. Moim Samsungiem S23 i pozwolę sobie je powiększyć. Bo interfejs jest tak malutki, że naprawdę... A zgasł manuk, ja? Proszę. Proszę bardzo, mamy powiększony interfejs. Sounds, language i reset game. Powiększyłem wam interfejs tutaj po lewej stronie. Dobra. Zabieramy na razie. Na razie 23. No to możemy sobie tutaj dźwięk włączyć, resetować grę. Language. Polskiego mi się wydaje, że nie ma. English. Ale Italian, czyli włoski. Inne języki, ale... Hiszpanów, czyli hiszpański, nie ma. English włączymy, czyli angielski. Resetowanie statusu gry, sounds i no i to tyle. Dalej mamy tutaj jeszcze instructions, tak? About, to jest, są informacje o grze. A tu continue na samej górze, nie instructions. Dobra, to klikamy play. Wybieramy tutaj play menu. Reloaded mod oraz classic. Szczerze wam powiem, nie wiem, czy tym się różnią te tryby, bo ja sprawdzałem i na moje oko się to nie różni niczym. Weźmiemy sobie classic. Teraz wybieramy poziom trudności, mamy easy, medium, hard i very hard. Ja wybieram sobie easy i sobie, czyli łatwy, wybieramy sobie. Przyduje nam się w taki fajny sposób. O, i mamy get ready, przygotuj się.
O, to już jest wygodniejsze dla mnie, bo jestem wąż większy. Nie? Także to już się będzie lepiej gramo. Jeszcze. No ja oczywiście przegrałem. Tych animacji by mogło nie być, bo to Nokia 206. Najpierw wróciłem do menu, więc włączamy sobie. A może Reloaded to jest z kilkoma życiami? Reload to przeładuj po angielsku, więc easy. Jedziemy. Teraz włączyłem Reloaded. Zobaczymy, o co chodzi. Tam coś trzeba było wybrać, bo wybrałem Select. Zaraz zobaczymy. O, to już się dłużej ładuje nam, nie? Tak jakby. A tu jest jajko jakieś, chyba to jest fioletowe. Teraz jest na sobie, ale znowu przegrałem. Do you want to retry? Yes. Get ready. Okay. I am ready, but I am dead. Aha, bo to tak z opóźnieniem, widzicie, bo tak jest chyba wymagająca troszkę ta gra i po prostu. Dla tego telefonu. No piszcie, czy pamiętacie Snake'a, a ja może jakiegoś innego graliście. Nie? Inną wersję. Może na PC? Może na iOS? Szukam teraz owoców. Aha, dobra, to są barierki. Te klocki takie, to jest przeszkoda, to tego nie można dotknąć. Nie? No, to już jest, ten Snake Reloaded, to już jest przyjemny. Te trzy pliki jar dostaniecie, czyli Snake Reloaded i Snake tam Revolution. Nie? Dobra. Ten Snake Reloaded jest chyba dla mnie najlepszy. Przynajmniej na razie. Dobra, okej. Bo jest najbardziej widoczny. Pamiętajcie, że ja jestem osobą niedowidzącą, nie? Niepełnosprawną. Nie śmiejcie się z takich przegrywania za chwilę, nie? A propos jakiegoś takiego hatingu i jakieś tak to zauważyłem, że pod filmem na temat początków z Androida i HTC Magic oraz P500 LG Optimusa, nie? Zauważyłem jakiś taki dziwny komentarz, nie pamiętam nika, użytkownika, może dałem dobrze. Po prostu pisał naprawdę jak jakiś niepodedukowany. Błędy ortograficzne te były. Wulgarne słownictwo, takie nieprzyjemne naprawdę. Już od razu ukryłem tego użytkownika na kanale. Do widzenia. Nie ma takiego czegoś, co ma nie być. Nie? Jeżeli się nie podoba, to nie oglądaj i po prostu wyłącz. A jeżeli subskrybujesz, jeśli się coś przestało podobać, to po prostu odsubskrybuj kanał, unsubuj. Jeżeli ci się nie podoba, ja nie zmuszam, ale zachęcam. Bo to mnie motywuje, nie? Ale nie zmuszam do oglądania. To nie jest tak, że jak obejrzysz pierwszy film, to musisz oglądać wszystkie. No co ty? Nie? No właśnie. Dla każdego coś się znajdzie fajnego.
Dobra, no to tak wygląda ten Snake Reloaded. Tak, bo to tak się nazywa menu pauzy, mamy tak continue. Sounds, instruction i restart, co to jest? Chyba tak. Ale opuśćmy aplikację do menu telefonu. Mamy jeszcze Snake Revolution. Te trzy pliki jar dostaniecie. Bo one są sprawdzone, one działają, one są bezpieczne. O, to są twórca. To Snake Reloaded. Zobaczymy, co tu mamy. Menu główne. Wiecie co, znowu wam muszę powiększyć. Kurczę, bo ten interfejs jest taki malutki. Zrobię wam zdjęcie telefonem moim S23 Plus. Nie, przepraszam was, że schodzę wam w kadr, ale robię zdjęcie. Powiększę wam, proszę bardzo. Macie powiększone. Tryb klasyczny, świat węży, trofea i ustawienia. Oraz wyjście. Tak. A jeszcze jedno zdjęcie muszę zrobić, bo interfejs jest dłuższy. O, troszkę nieostro wyszło, ale... No, to za blisko, kurde. No, dalej mamy tak. Trofea, ustawienie, instrukcja i o grze. No i dalej to już jest koniec. Dobra. To takie jest menu główne gry. To więc tak. Tryb klasyczny, świat węży, trofea, ustawienia. W ustawieniach gry mamy tak. Język. Tak. Nie. Dźwięk. Znowu muszę powiększyć, bo nawet moja kamera tego, którą nagrywam film, nie uchwytuje tego dobrze. A co tym bardziej mój wzrok, nie? Więc muszę, przepraszam, że tak robię i tak trochę nieprofesjonalnie, ale powiedziałbym, mam ograniczenia, od których to nie zależy, nie? Dźwięk, wibracja, język i reset gry. To po lewej stronie macie powiększone menu. Dobrze, to wibracje sobie aktywujemy. Język polski jest nawet dostępny, proszę bardzo. Więc wybieramy Polish i reset gry, nie? Wybierzemy sobie tryb klasyczny, zobaczymy jaki to jest. Zrobię sobie tylko może nowy plik, wiecie? Nie wiem, czy mnie słyszycie, ale powinniście mnie słyszeć. Czy ciszę może ten telefon? Albo dobra. I tak, mój komentarz nie jest zbyt istotny w takich gameplayach, nie? Tryb klasyczny. Graj najdłużej jak potrafisz. No. Najlepszy. O, to jest taki fajny węż. Wąż, przepraszam. O, to jest jeszcze lepsze dla mnie. Tylko bym mógł troszkę wolniej ten wręcz lecieć. No, ale... No, nie mogę... O, to robiłem. Dobra. O, te ty mi tu uciekasz. Tu jest, o. To jest jeszcze łatwiejsze dla mnie, chyba. A przegrałem. Koniec.
Nowy, najlepszy wynik 1500. Okej. Okay. Ta gra jest dla mnie najlepsza z tych trzech. Tak to mówią, do trzech razy sztuka. Piszcie tym razem, znacie jakąś inną fajną wersję jeszcze. Albo jakieś inne fajne gry oraz aplikacje. Tylko pamiętajcie, bez sieci, bo ja tutaj nie włożę karty SIM. Dobra, to taki jest ten tryb klasyczny. Wejdźmy do menu głównego. Teraz zobaczymy świat węży. Aha, to już wiem chyba o co chodzi. Będzie kilka węży i to będzie uważało. Widzicie, zobaczcie. To jest dalej, bo to jest tylko interfejs. Zobaczymy o co chodzi. Sami, nie? Nie będziecie, będziemy tego czytać. Ja, ale... Pomin, bo to jest cutscenka. Początek... No wiesz, zobaczymy o co chodzi. Sami. Nie? No może wejdziemy do tego. Tryb jest taki sam, na razie zobaczymy o co tu chodzi. Jak nie dojdę, to mi napiszcie w komentarzu. O, przegrałem? Tak. Koniec. Wciąż na... Spróbuj ponownie. Pamiętajcie, nie zwracajcie uwagi na to przegrywanie co chwilkę. No to widzicie, aha, już wiem o co chodzi, jak on się szybko zderzy. Zaraz wam powiem. Tylko niech zje coś, ten wąż. Bo to jest taka krótka wibracja była, nie? O, teraz. Aha, muszę szybko skręcić, bo do góry nie zrobisz, jak jest z bok, albo do tyłu. Pamiętaj, nie? To jest taki odruch, nie? Bo to jest... Normalny taki odruch, no to jest... No tak, do tego przyzwyczaić. O! I teraz tak to pokażę wam teraz. O, widzicie, skrócił się. A, widzicie? To jest dobre, nie? No. Dobra, to taka jest ta gra, nie? Nie będę przedłużał. A to co? Aha. Reset, nie wiem o co chodzi. Pauza, muszę zrobić wam kolejne zdjęcie telefonem i powiększyć interfejs. Tak jak zwykle, nie? W tym materiale. O, proszę bardzo. Kontynuuj, potwórz, poziom, wróć do mapy, dźwięk, wibracje oraz instruktor gry. Ja wrócę do mapy, czyli do menu głównego. O. I teraz, bo to jest wybieranie poziomu, wiecie? Jak jest tam taka mapa menu główne gry i wejdźmy do niej, do telefonu. No, po prostu, o tak, tyk. Dobra. Jeszcze mamy ten, to wam pokazałem, Snake Revolution, Reloaded i zwykły Snake, nie? Także piszcie co o tym myślicie, o tych grach. Mi się podobał najbardziej Snake, Reloaded i Revolution.
bo ten z pierwszy, co był na początku, ten taki malutki, to takie, przynajmniej dla mnie, nie za dobre, nie? Nie za dobra wersja. Piszcie, co o tym myślicie, nie? Jeszcze mogę wam wspomnieć o takiej fajnej Nokii 108, bo po prostu tylko zobaczę, która godzina jest, bo ja muszę też być na czas. Także zobaczymy i widzimy się za chwilkę. Dobrze, witam was z powrotem. Jestem z powrotem. Wspomnimy sobie tylko szybciutko o takiej jeszcze Nokii, bo takiego szczegółowego filmu nie będzie raczej, ponieważ ta Nokia jest troszkę w złym stanie. Jest to model Nokia 108, tak? Także to jest zwykły bar, czyli klawiszowy telefon z D-padem oraz no i T9, to ładowanie się włączyło, bo jest podpięty kabel. Przepraszam was za ten kabel, no ale Nokia musi podpięta być pod prąd, nie? 108, Nokia 108. A z tyłu, no zobaczcie, w jakim to było stanie, dlatego to jest takie poklejone, bo ja tutaj pokleiłem do strony i dlatego tego nie chciałem wam pokazywać na kanale ze względu na troszkę taki, no taką szpytność, nie? Ale no postanowiłem to wam zrobić, bo tylko tej Nokii jeszcze nie było, nie? A powiem wam chwilę o niej, włączymy sobie ją. Dobra, po lewej stronie nie mamy nic. Po prawej stronie nie mamy nic. Tu mamy klawiaturę T9, teraz D-pad, teraz funkcyjne. Klawisze wyświetlacz ma, ale dobrze pamiętam, rozmiar 1,8 cala albo 2,1 cala. Rozdzielczość 176x144 czy jakoś. Karty pamięci tutaj nie mam, więc aparatu wam nie pokażę. Chyba, że da się wysłać przez Bluetooth, nie? Bo tu mamy aparat o rozdzielczości bodaj 1,3 megapiksela albo 2. No specyfikacje wejdziemy i zobaczymy. Także włączmy sobie tam Nokia, przejdziemy do menu, zobaczymy co tam mamy. Tak pobieżnie, bo ten film nie chcę, żeby był za długi. Ładowarka baterii szoku. Ok, to włączyłem. Tak, i co my tu mamy? No, bateria jest prawie pełna, bo mi się podładowało przez to nasze nagrywanie. No, godzina jest niepoprawna, bo nie ustawiłem, ale to już nie zwracajcie na to uwagi. Data jest poprawna, to okej. Okay. Dobra, dokładna klawiatury w menu, Bluetooth, budzik, to możesz sobie ustawić budziki. Dźwięk alarmu, nie? Ustawienia czasu. Możesz sobie zegar ustawić, ustawienia daty, wyświetlanie godziny i daty, czy ma być dodaj godzinę automatycznie, pobieranie sieci, typka kalendarza i tyle. Dalej mamy jeszcze tutaj ustawienia alarmów, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć budzików można ustawić, każdy mam wyłączony, także nic tutaj nie będzie grało. Tyle. Dalej mamy włącz latarkę, bo Nokia ma tutaj do góry flesza. Możemy sobie latarkę odpalić. Odtwarzacz muzyki. Taką wygląda. Tutaj nie wiem, czy ja mam jakąś kartę pamięci. Prawdopodobnie nie, więc wam nie pokażę, jak ten telefon gra, chyba że na dzwonkach. Tutaj mamy tak, wszystkie utwory. Moje ulubione utwory, odebrane pliki przez Bluetooth, pusto. Dodawanie do ulubionych, używanie jako sygnału dźwiękowego i ustawienia playera. Odtwarzanie losowe, powtarzanie plików. Dobra. Nie będę tego telefonu otwierał, bo on jest poklejony ładnie, bo ta klapka nie trzymała się. Dlatego jest poklejony. Więc nie wiem, czy tam jest slot na SD, chyba że w specyfikacji będziemy. Dobra, radio FM. Mamy radio. Tu mamy jacka na górze, bo wam nie powiedziałem, obok ładowania jest jack. Tak? Tu, no. Tam, gdzie mam palec. Możemy sobie radyjko skonfigurować. Wybieranie gry.
Snake Extinction. To zobaczymy, co to jest w ogóle za Snake. Bo jako Snake'a robię film, to zobaczcie. Nowa gra, poziom. Weźmiemy sobie najłatwiejszy rodzaj. To możemy sobie wybrać klasyczny, współczesny i kampania. Oraz najlepsze wyniki. Ja wybieram sobie klasyczny i zobaczymy, o jak ten malutki ten wężyk jest. Aha, no dobrze. Okej. Tu jest to jajko. O, taki jakiś dosowy, nie ma już ten pomysł. No i ustawienia gry, to po prostu możemy dźwięki włączyć. Wstrząsy w grze, czyli wibracje i tyle w temacie. Dalej mamy kalkulatorek, taki prosty, mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie oraz wpisywanie cyfr z klawiatury, dodawanie plus 2 i end OK, żeby wyszedł wynik. Usun po prawej stronie, lewy klawisz, wybierz opcję i uporządkowanie. Możemy dla tego lewego funkcyjnego nie skonfigurować funkcję. Dobra? Także tak to wygląda. To idź do menu. Główne jest takie. Tutaj mamy sobie spis połączeń. To nam się nie otworzy. A nie, otworzyło się. No ale tu mamy odebrane połączenia. Nieodebrane, nie. Wybrane numery. Usuwanie list ostatnich, czas połączeń i tego typu rzeczy. Dalej mamy kontakty, klucze, zabiorę z kadru, żeby sprawdzić, czy tutaj niczego się nie mam. No, nie potwierdziłem kontakty. Wiedząca książka jest pusta, dobra. Okej, w porządku. To kontakty mamy takie. Tu możemy sobie wyszedzić listę, szukajkę, dodawanie kontaktu i usuwanie oraz ustawienia. Widok mamy, żeby zrobić opisy i numery, tylko numery. Opisy, przepraszam, stan pamięci wyświetlić. Nie? Możesz 500 kontaktów wprowadzić do tego telefonu, 100 ósemki. Szybkie wybieranie, typ wybieranie kontaktu pod klawisz numeryczny. Filtrowanie numerów. Tutaj mamy odtwarzacz muzyki, który wam już pokazałem. Tutaj mamy też skrót do tego radia, a to jest ten player, nie? I radyjko. Foto, wideo. Łóżka do pamięci, no właśnie, dokładnie. Te funkcje fotograficzne wam niestety nie pokażę. Menu mamy nagrywanie filmów. Ale również jest potrzebna karta SD. Dalej mamy wiadomości. Tutaj może SMS, nie? Wpisywanie tekstowej wiadomości, skrzynka odbiorcza, pozycje wysłane, kopie robocze, listy dystrybucji, wiadomości, filtrowanie i usuwanie wybranych wiadomości, liczne wiadomości, licznik, przepraszam, i ustawienia. A, już sim. Dobra, to tutaj nie wejdziemy. Dalej mamy zdjęcia, czyli galerię, ale również potrzebna jest karta pamięci. No mówię, do tej 108 nie mam kupionej karty SD. Dalej mamy wideo. Podobnie będzie, więc wyskoczy tylko błąd, że nie mam karty SD. Ustawienia telefonu. Ustawienia dźwięku. Dźwięki dzwonka. Jakie to mamy dźwięki? O, ten telefon z Nokia 108 ma dual SIM. Ja cię zobaczę, SIM 1 i SIM 2. Nokia. No, pierwszy sygnał. O, ale to cichutkie jest. Ja, bizer. Nie bizer, tylko bazer jest w tym telefonie. Poczekajcie, podłączę wam ten telefon do ładowania. Przyproszę go wam bliżej do mikrofonu. Wybieraj. Dobra, to się nazywa jeden sygnał. Dalej to się nazywa Nokia Tune.
Dalej mamy Slick Cycle. Brytka brak czy jakoś. Bruk. Cockout. Destiny. Destiny. Możliwe, że to często zaklejenie ten telefon tak cichutko gra. Chociaż wątpię. Bikes. Te tak zwane bazery. Bazery są cichutkie. Dalej mamy Next One. Tak? No, Next One, Next One. Dalej mamy Nostalgia. Rokoko. The Horse. Trace. Tumblr. Dużo tych. Typowo Nokia, takie stare. Ja nie wiem, czy ten telefon nie pochodzi z 2004-2003 roku. Alarm. Dwa. Clock alert. Message. I message 3, a tam to było message 2. Dobra. Dobrze, to tak to wygląda. Nie wiem, czy cokolwiek słyszeliście, no ale głośność dzwonka zrobię na maksa. I teraz jak to brzmi SIM 1. No też tak cichutko. Mi się wydaje, że to przez to oklejenie, bo gdzie, no bo ta obudowa mógłby zakleiłem może głośnik, bo tu może jest głośnik i przez to jest tak cichutko. No nie będę tego rozklejał, bo bym musiał, mówię, ten telefon się rozleci. No dobra, bo takiego dostałem w częściach, nie może. Dobra, dzwonka, głośność mamy, sygnalizacja wibracjami, sygnał odbioru wiadomości, jakie tu mamy, dużo tego jest, nie, 4 tylko, standardowy. Jeden sygnał. Taki cichutki. Dźwięk dzwonka. Tu jest taki, jak mamy ustawiony dzwonek. Dobra. Ustawiłem standardowy. Już nie tylko koniec. To już sobie zrobię na maksa. Dźwięk klawiszy. No mamy tego nie słychać, nie? Dźwięk ostrzeżenia, no to chodzi o baterie i tego typu sprawy. Dalej mamy Bluetooth. Bluetooth, tutaj mamy włączenie bądź wyłączenie i powiązane urządzenia. Sobie sparowałem tylko S23 Plus, żeby sprawdzić, czy działa. Redmiego, Note 8T, Huawei Mate 10 Lite i iPhone'a. Komputer nawet nie jest sparowany. Dobra, no ale stwierdziłem, że nie będę komparował komputera, bo nie ma karty SD. Dobra, urządzenia aktywne, czyli powiązane i widoczność telefonu, nazwa, tu jest Nokia 108, nie? Dobra, dalej mamy ustawienia wyświetlania, tapetę można ustawić, domyślną bądź zdjęcie, czas podświetlenia ekranu, ekran gotowości, jaki ma być, nie, tak, nie, bądź czas zwłoki,
oraz powiadomienia. Nie, czy mają być i tak dalej, wyświetlane profile telefonu. Można sobie tutaj skonfigurować tryby pracy dźwięku, ustawienia czasu. To już na początku wam wspomniałem o tym, więc to sobie powiniemy. Ustawienia połączeń, tutaj weszliśmy. Automatyczne ponowne wybieranie, filtrowanie numery i to tyle. Ustawienia telefonu ogólne, takie różne. Tu mamy język, ustawienia blokady klawiatury, dźwięk przy włączaniu, a tam jest, aha, to takie jak się włącza telefon, nie? Takie nokiowe. Dobra, dalej mamy powitanie, możemy ustawić na początku włączenie telefonu. Dzień dobry na przykład możemy napisać, albo coś innego. Potwierdzaj usługi SIM i to tyle. Ustawienia kosztów, czasowność połączeń, podsumowanie połączeń i to tyle. Ustawienia zabezpieczeń, zabezpieczenia telefonu, zmiana kodu dostępu i tyle. Idź do ustawień, wybierz opcję. To jest tak dziwnie przetłumaczone, ale to są ustawienia tego menu. Dobra, wejdźmy do ekranu głównego, tu mamy ustawienia, teraz sobie znajdźmy i tu możemy sobie wybrać opcję w tym menu, idź do i uporządkowanie, nie? Blokada klawiatury i tak dalej, możemy sobie to poukładać. Przywróć ustawienia fabryczne na nowe. Za ustawieniami mamy jeszcze zegar, też już o nim wspomniałem pokrótce. Dalej mamy gry, no to właśnie tu mamy Snake X. Exenzio i ustawienia gier i dodatki. Przypomnienia możemy dodawać, kalendarz, dźwięk alarmu, typ kalendarza, nie? Możemy jeszcze wybrać. Dobra. Dalej mamy kalkulator, już go wam pokazałem, konwerter jednostek. Proszę zobaczyć, mamy tu różne jednostki, nie? Waluty pobiera od operatora, od sieci, z internetu, tam z żłopa. Minutnik możemy jeszcze sobie włączyć w tym telefonie. Kalendarz. Tu mamy jeszcze opcję dodawania przypomnień. Stoper, czyli liczenie czasu do przodu. Latarka. I tyle. I to tyle, moi mili. Całe menu wam pokazałem pokrótce. Zajęło nam to około 18 minut. Więc mi się wydaje, że pokazałem wam fajnie, bo przypomniałem wam Snake'a, bo w zasadzie cztery wersje, nie? Bo Snake tam Reloaded, Snake Revolution i Snake Exenzio. Wtedy w tej Nokii 108. Nie? I tą Nokię 108 właśnie przy okazji wam przedstawiłem, nie? Bo tego filmu głównie o Nokii nie miało być, nie? Ze względu właśnie na jej taki, no, trochę szpetny wygląd, no, ale postanowiłem się poświęcić specjalnie dla was, nie? Żebyście coś mieli na tym moim kanale, naprawdę. A pod prawym graficznym funkcyjnym menu, głównym ekranie, głównym jest jeszcze skrót do aparatu. A pod wszystkim rozłączanie na ekranie głównym jest opcja głośności, Bluetootha i wyłączanie telefonu, z której teraz korzystamy. Jest opcja po lewej, zablokowanie, nie? Wyłączamy telefon całkiem, pyk, proszę bardzo. Bardzo tak bazerowo brzmiały te dzwonki, nie? Jak w 3310, nie? Tej takiej cegłowej Nokii, takiej, no, takiej cegły. Dobra, jeszcze możemy szybko spojrzeć na specyfikację. Jestem z powrotem, szybko wejdźmy na te specyfikacje, to jest 108, bo jestem też ciekawy. MGSN, Nokia 108, proszę bardzo. O, ta strona obecnie nie działa. Dual SIM, o, no nie. Witryna www.mgsn.pl, nie może obecnie obsłużyć tego żądania.
padła strona, no to znajdźmy na GSM Arena. I możliwość rzeczy martwych, jak to mówią, proszę bardzo. To jest zagraniczna strona, tu jest więcej danych. Reguj, no to potwierdzić cookiesy. Dobra, kiedy była premiera? O, 13 rok? To nie sądzę, że po prostu ten... Nie sądzę, że po prostu ten głośniczek nie jest zaklejony. Ta, tutaj. Też mam. Dlatego on jest taki cichutki. No, nie będę tego mówił, odklejam, bo mi ja... Odklejam może. Tylko nie będę potem umiał skleić tego. Bo tu jest chyba głośnik. Nie? Nie wiem, kto to tak zrobił dla mnie, ale... Dobra, nie będę tego odklejał, bo to się bardzo mocno siedzi, więc by trzeba to podważyć. Mi się wydaje, że tu w tym miejscu jest głośnik. Czekajcie. Dobra, nie będę robił. Niech jest to przyklejone. Dobra. Nie ubrudziłem sobie rąk? Nie, dobrze. Wracamy do specyfikacji. Niech sobie to jest jak jest. Tej nogi nie będę używał. Ja do gier używam 206. Premiera w 2013 roku. Disk, tak. Tu macie wymiary. Card slot. Jest microSD do IU. A nie, tylko SDHC jest, czyli do 32 giga. 500 kontaktów, call records, nagrywanie RAW-ów jest, wewnętrzna pamięć 4 MB RAM-u, kamera VGA, czyli 0,3 megapiksela, 320p, filmy, dźwięk, loudspeaker jest, czyli głośnik normalny, a nie spazer. Po prostu mam rację, zaklejony jest taśmą, głośnik przykryty. 3,5 mm jack jest, Bluetooth 3.0, radio stereo FM, USB nie ma, sensorów nie ma żadnych. Tutaj mamy messaging, SMS-y, gry Java. Odtwarzacz muzyki to Wave, MP3, AAC. M4H, jeśli chodzi o wideo, digital clock, zegar, kalkulator, kalendarz i konwerter jednostek, bateria 950 dni amperogodzin i tutaj, i to tyle, nie music play, jeszcze jest 41 godzin, czas rozmów 13 godzin i czas notowania 600 godzin. Dobra, także tyle ode mnie, trzymajcie się. Z tej strony mówił, żeby zwykła. Cześć. Nie? Taka troszkę wtopa, nie? Że ktoś go na mnie to zakleił głośnik, bo tu prawdopodobnie w tym miejscu, gdzie mam palec, jest głośnik, nie? Chyba, że nagram takiego jeszcze shorta, jak mi uda mi się to odkleić, nie? No. Dobra. Co zrobię osobnego takiego shorta na YouTube'a. Cześć. Trzymajcie się. Cześć, witajcie moi mili. Okazało się, że głośnik nie jest zakryty, bo on jest taki cichy. Czyli dobrze wam powiedziałem, bo w specyfikacjach telefonu było napisane loudspeaker, czyli po prostu głośnik. Taki membranowy. A po prostu powinno być napisane tak zwany buzzer. B-U-U-Z-E-E-R. To po prostu taki piszczak, nie? Jak w obudowach było kiedyś komputerów, nie? No, to tam błąd jest, okej. Okay. I się okazało, że obudowa nie jest przyklejona. To coś was wprowadziłem w błąd. To jest tylko prawdopodobnie, bo ja ten telefon dostałem po kimś, nie?
I prawdopodobnie ktoś sobie przykleił taką pianeczkę tylko, nie? Żeby po prostu mu się lepiej trzymało w dłoni. Dobra, no to wszystko nam się rozwiązało. Trzymajcie się, cześć. Z tej strony mówił Dawid Sikła. Cześć. Czasami ludziom się takie wpadki albo pomyłki zdarzają, nie? To tylko życie. Takie jest życie. Cześć. Wiecie co, chwilę po jakimś czasie udało się otworzyć mi tam Nokia 108. Jeszcze mam taki, dorobię taką update, bo jeszcze spróbujemy, bo mam przygotowaną kartę pamięci. Zbijamy z Nokia 206. Zobaczymy po prostu, jak działa ten player i spróbujemy uruchomić aparat, nie? Fotograficzny. Zobaczymy, jak to działa. Bo sam jestem ciekawy. Ale zaczniemy od budowy wnętrza. Po otwarciu tej obudowy mamy baterię, która jest naprawdę bardzo dobrze mocno osadzona. Pewnie teraz powiecie, puknij tak, uderz, nie, tak się nie robi. Baterią się nie wali, bo może wylać. Dobra, wyjąłem baterię, albo tak wybuchnąć. Tak, po prostu się rozlać. Dobra, bo tam jest lit w środku, a jakby jeszcze było ciepło, to by się mógł jeszcze zapalić. Bo lit jest łatwopalny. Dobra, spoko, wracamy do tematu. Wyjąłem baterię. I teraz tak, slot na kartę pamięci mamy po prawej stronie. Nie, przepraszam, tutaj do góry mamy dwa sloty SIM, 1 i 2. Bo ten telefon Nokia 108 obsługuje dual SIM. Jak na 2013 rok i klasyczne telefony, to już jest spoko. A czytnik kart pamięci obsługuje też i znajduje się on z boku prawdopodobnie, bo jeszcze tej Nokii nie otwierałem. Raz z wami to zobaczymy sam, że jestem ciekawy. To są zatoski do obudowy. Zaraz się zobaczy. Tu. Tu, gdzie mam palec. W tym miejscu. Tak jak Nokia 206. Więc dobra, spróbuję, zatrzymam nagrywanie, spróbuję tą kartę włożyć. Złożymy, nie będę składał telefonu tą obudową, tylko bateria będzie na wierzchu, bo ja tej obudowy potem nie otworzę. Dobra, także widzimy się za chwilkę. Witam, jestem z powrotem. I zobaczcie, włożyłem tą obudowę, tą kartę, przepraszam, to wczetnik z tej Nokii 206. I spróbujemy teraz włożyć baterię i włączyć tą 108 i zobaczymy, czy wykryje mi tam otworzę z jakąś muzykę, bo tam jest muzyka. Także spróbujemy, no copyright sounds, także spoko. Składamy, bo bateria tak musi być, logiem do góry. Swoją drogą ona ma pojemność. Piny są tu, więc piny do pinów. Tak musi być. Bateria. O, włożyłem. Zobaczcie, jest na płasku. To teraz spróbujemy bez zamykania klapki, bo mówię, bo to jest tak fajne. Ja na to mówię overcase, czyli klapkę jest dookoła, jeszcze na bokach. A backcase, tak jak mówię, też na to backcase, nie? Czyli po prostu spód tego, nie? Na przykład 206 też ma overcase, ja dobrze pamiętam. Tak, bo zobaczcie, to jest klapka od 206. A tutaj mam jeszcze klapkę gdzieś do od tej całej 108. Tak. To. Tak, to jest od 108. Zobaczcie, jakie to jest wysokie, grube. To po prostu trzeba mieć ten opener, albo długie paznokcie, żeby to otworzyć. Nie, bo to jest bardzo... otacza boki też, nie, ta klapka. No.
musiałem poprosić o pomoc, bo nie poradziłbym sobie sam. Dobra, włączamy sobie ten telefon. No. Power. O, włączyłem. I zobaczymy, czy nam wykryje kartę pamięci. A, godzina. Musimy ustawić, że zaraz wracam do was za moment. Już zrobiłem, także sprawdzimy sobie teraz tylko, czy działa nam odtwarzacz muzyki i aparat. Także szukamy menu odtwarzacza muzyki. O, proszę bardzo, odtwarzacz muzyki i radio. Nas interesuje odtwarzacz muzyki. I teraz szukamy opcje. Mamy tak, wszystkie utwory, moje ulubione, odebrane pliki przez Bluetooth i dodawanie do ulubionych wybranego, użyję jako dzwonka, nie? I ustawienia playera. Nie wybrałem. Tu możemy sobie powtarzanie włączyć i odtwarzanie wesołe. Dobra, wszystkie utwory. Teraz nam telefon aktualizuje utwory i proszę bardzo, teraz musimy znaleźć, bo ja tego mam dużo. Jest tu szukanie. Utwory. Poprzedni, następny folder. Następny folder, bo może ten znajdzie. Następny. Banger Dons. Następny. Inna. No. Kapitan Pazur to nie, bo to jest muzyka z gry. MIDI. Ops. Jest to. Windows 8, to są wszystko z ONCS. Dobra. I teraz tak, elektronomy. Zobaczymy, jak to gra. Teraz na full. Wszystkie utwory moje... Aha, to menu już wam pokazałem. No dobra, ale jak zregulować głośność? A tu lewo prawo. Tak, teraz zrobiłem na maksa. To albo ten głośniczek, tak jest tutaj jakiś uszkodzony, albo źle zmontowany telefon. Może był w serwisie. Najcichszy telefon, jaki słyszałem. Dobra, no ale tak wygląda odtwarzacz muzyki. Jeśli chodzi o Bluetooth, to zobaczymy też, bo chętnie z wami się pobawię jeszcze, bo czas mam, a wy będziecie spokojnie ten film mieli podzielony, także na stampy. Także tylko włączę sobie Bluetooth, tylko nie wiem, czy mi się komputer od razu nie połączy. Szukamy teraz ustawień Bluetooth, urządzenia powiązane, no, dodawanie urządzenia, teraz szukamy. Zobaczymy, czy znajdzie tą Yamaha, chyba że nie włączyłem tego Bluetootha. Jeszcze raz. Możliwe, że komputer się już podpił. Wyłączę sobie monitor, albo nie, nie będę kombinował z monitorem. Kurczę, ten adapter był tu, wiem, że pod hubę chyba podpiąć, a nie pod monitor. Nie wyszukuję, nie, tej Yamahy. No, możliwe, że komputer się już podłączył. No, oczywiście.
Trzeba wziąć w ustawieniach Bluetooth, muszę wyłączyć sobie, rozłączyć się z tą Yamahą w komputerze. Ten Auto Connect to jest naprawdę też denerwujący. Włączysz sobie Bluetooth w urządzeniu i automatycznie ci się łączy. To jest albo odtwarzanie się włącza jakieś. Yamaha, nie usuń, tylko rozłącz. O, dobra, odłączyłem komputer i teraz może znajdzie. Dobra, spoko. Dalej urządzenie. No, myślę, że nie obsługuję to. Chyba, że wezmę sobie głośnik Bluetooth JBL Go Essential, o którym też robiłem film. Dobrze, to zaraz do was wracam. Nie wiem, tak bardzo tego nie lubię, ale się to odkręcić do tego fotela. Dobra, albo dobrze. Mam, jak sobie jest, tylko czasami to potrafię tak przehaczyć, albo oblać biurkę, albo to jest takie wysokie. Mam głośniczek, to spróbujemy to włączyć. Tak, włączyłem. Nie. Teraz. Możliwe, że Nokia 108 nie obsługuje urządzeń audio. Co też tak może być, nie? Oczywiście. Dobra, mi się wydaje, że tak jest. Bo by już znalazło. Ten ma wersję 3.0, nie? To urządzenie. Dobra, nie będę przedłużał. Wyłączę. Żeby się nie rozładował, nie? Dobra, spoko. To Bluetootha nie sprawdzimy. Jedziemy dalej, z aparatem. Odpalimy sobie opcje tutaj fotograficzne. Dobra, mamy sobie aparat i wygląda on tak. W opcjach możemy sobie wyświetlić zdjęcia. Tutaj mamy kolekcję, zdjęcia, odebrane pliki i albumy, kolekcję. Dobra, dalej możemy sobie nagrywanie filmu włączyć i samo wyzwalać. Nawet żadnych opcji typu jasność, ISO, innych takich rzeczy nie mamy. Aparat ma rozdzielczość 0,3 megapiksela, więc zrobię kilka zdjęć i je później przekażę na komputer przez Bluetooth, nie? I zobaczymy, jak to wygląda. Dobra? Pyk, zapisałem. OK. Głośnik, Atus. OK, komputer, albo komputer mój, obudowa, nie? Komputera. No. A jest jasność, jak sobie strzałkami górę lub robicie. To jest zombie tutaj do góry, nie? To po prawej stronie, górę dół. Dobra, spoko, włączę sobie. Zrobię zdjęcie komputera i jeszcze dwa zdjęcia zrobię jak zwykle, mianowicie mojej Yamahy i tej wiele Paszowoc. Dobra, Yamaha. Tak, zrobię zdjęcie.
i reporter box. Okej, no to co, jeśli o multimedia to byłoby tyle, bo dyktofonu tutaj nie mamy. Dobra, to już to byłoby tyle. Przedstawię wam jeszcze te nagrania wideo. Wiecie, że wsadziłem wam zdjęcia. Wsadziłem sobie kartę pamięci do czytnika, teraz z tej ósemki. Także jedziemy. Nagranie wideo mam tylko jedno. Włączę wam jeszcze raz ten film, bo może być podwójny dźwięk. Jeszcze raz włączyłem. No i jak widzieliście, straszne, pikseloza straszna, szum, czyli taki żar, no nie, i klatkujący obraz, może około 10 klatek, nie, no, dokładnie tak jak mówiłem, 176 na 144 i klatek, 15 klatek na sekundę ma to wideo, także i dźwięk monofoniczny, także tyle, jeśli chodzi o fotki, to wejdźmy w Pictures i teraz tutaj mam Capture Photo i teraz proszę bardzo takie, no mikrofon coś obróciłem, może i dlatego tak wyszło. Aha, bo to trzeba poziomo robić te fotki, no trudno, macie obkręcone, jest tu opcja obrotu. Kopiuj, ustaw, wyszli. Nie, a to? Obróć. No, proszę bardzo. A jaki to jest krótkoopisowy? Ctrl R. Dobra. Proszę bardzo. Moja kolumna, a tam to był mikrofon. Proszę bardzo, obudowa. Yamaha, Music Cost i Party Box. Tyle. No i te pliki są w strasznej jakości, zresztą widzieliście, że obróciły się chyba fizycznie w pliku. Dobra, ale jest teraz w porządku, jaką to ma rozdzielczość? Chyba VGA, no VGA, aparat ma rozdzielczość VGA, więc wyższej nie może być, no, 480 na 640 pikseli, w formacie JPG, film w formacie AVI, co mnie zaskoczyło, bo przeważnie Nokia nagrywały w 3GP, no to tak wygląda, nie, cała sprawa, cała nasza zabawa z Nokią 108 oraz tym wężem, wiem, tym najdłuższy może na moim kanale i najbardziej zagmatwany, ale może przez to, że mnie długo nie było, to powstał taki długi film, nie? Także macie coś oglądać teraz, nie? Pamiętajcie. Mogą być takie dłuższe przerwy, ale za to potem długi film jest, nie? No właśnie, żeby nie było negatywnych podejść teraz, nie? Że robię te dwugodzinne telenowele, nie? To tak to tu nie o to chodzi. Próbuję coś wam ciekawego pokazać i robię tak jak potrafię, nie? No, także... Cześć, trzymajcie się, teraz naprawdę się żegnam po trzeci raz już, nie? Czwarty już nawet. No ale widzicie, to tak wychodzi, nie? Zwłaszcza, że jestem osobą niepełnosprawną i coś mi tam zapomnę o tym, albo i po prostu tak wyjdzie, nie? Czasami. Trzymajcie się już tak naprawdę. Za to, że długo mnie nie było, to macie długi filmik. Trzymajcie się. Cześć.